grzesznika było ponowieniem prośby o odmawianie różańca. Ostatnie szóste objawienie dokonało się 13 października. Mimo deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tysięcy ludzi oczekujących na cud. Cudem słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawów. Podczas tego objawienia powiedziała: przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy. Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, jak wszystkie objawienia prywatne, nie należą do depozytu wiary, są przez wielu wierzących otaczane szczególnym szacunkiem. Zostały one uznane przez Kościół za zgodne z objawieniem. Z objawieniami w Fatimie wiążą się tak zwane trzy tajemnice fatimskie. Pierwsza to dopiero podczas swojej wizyty w Fatimie w maju 2000 roku. Sam Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie właśnie w dniu 13 maja 1981 roku na placu świętego Piotra w Rzymie. Tajemnice radosne Różańca Świętego. Na początku tej procesji zbudźmy sobie intencje. Módlmy się przede wszystkim za całą naszą wspólnotę parafialną, za dzieci, aby wzrastały w łasce Bożej, za młodzież, aby była wierna Jezusowi Chrystusowi, za rodziny, aby były Bogiem świętym. Mówię łaskę u Boga, bo to poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad tym, co zasłużyli na udział jego boskiej naturze, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Z Twojego tchnienia Najświętsza Maria Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę. Sprawa, byśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Marią Ciebie uwielbiać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Przygotowuje się Kościół domowy i odnowa w Duchu Świętym. Pyszego, zawitajmy z wazy Lilią, Matko Różańcowa, Maryjo. Zawitajmy z nas, Lilio, Matko Różańcowa, Maryjo, Matko Tata Dawida. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przed nimi Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. W cudowniejszy sposób odnowiłeś Jego godność. Daj nam uczestniczyć w bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Przygotowuję się przedstawicielki kobiet. Ojcze nasz, któryś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Thank you.
Jezus Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławiona Ty między niedziewcami i błogosławiony owoc grzechu Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niedziewcami i błogosławiony owoc grzechu Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. Tego szóstego roku i przypominamy sobie nawiedzenie Matki Bożej w figurze papińskiej w naszej wspólnocie parafialnej. Zgromadzili się ludzie z wielu dekanatów, z Wołbiejskiego, z Łoczewskiego, Wierzchowskiego, Bolesławieckiego, a także z innych dekanatów kościelnych. Powitali się Matkę Bożą na Bośnię, potem uroczysta msza święta przed klasztorem ojców Paulinów. Maria wkomponowana w siebie przypominała nam objawienia z Fatimy. A później procesja ulicami naszego miasta, pięknie przyozdobionego do naszej świątyni i nocne szukanie. Byliśmy wtedy wyróżnieni po tylko kilka miejscowości naszej diecezji kaliskiej. Miał to szczęście witać i czcić Matkę Bożą Fatimską. Pomyślał o nas wtedy ksiądz biskup Stanisław Napieral i powiedział do mnie, będzie dobrze, jeśli Maria nawiedzi wieruszów. Ucieszyliśmy się bardzo i nigdy tego nie żałowaliśmy. Więcej. Szczycimy się pokornie i dziękujemy Bogu za dar Matki Bożej Fatimskiej w naszej wspólnocie parafialnej. A potem powstała figura Matki Bożej Fatimskiej na zewnątrz. Jak zauważamy, omadlana, ciągle palą się tam lampki, ciągle tam przystawają ludzie, ciągle się modlą i w dzień, i na wieczór, a czasem w nocy. Jest też w kościele, którą przecież prawie zawsze nosimy dzień 13 miesiąca. Trzeba dzisiaj jeszcze raz podziękować za tamte niezapomniane chwile cudownej, przycudownej, pięknej, ciepłej nocy. Ave Maria.
Dziękujemy za to, że jesteś, że są jako stary czciciele Matki Bożej Fatimskiej, że zgodziła się jako wspólnota czcicieli Matki Bożej Fatimskiej. I tak kochacie tę Maryję Fatimską, że jest sposób, abyśmy się tutaj nie zgromadzili w dniu 13 miesiąca. Wypada to czasem święta, czy w niedzielę, czy w inne dni, czasem jest zimno, a ludzie przychodzą. Jest to, socjolog by powiedział, fenomen Matki Bożej Fatimskiej, ale człowiek wiary powie, jest to po prostu wiara, miłość, ufność do Matki Bożej Fatimskiej. Dziękujemy Wam za to. Panią, które dbają o wygląd Matki Bożej, przyostawiają co roku kwiatami. W tym roku też się tak stało. Dziękujemy. Dziękowaliśmy w niedzielę. To podziękowanie ponawiamy także w dniu dzisiejszym. Dziękujemy także za to, że mamy relikwie dzieci. Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze dzieci. Nie zdarza się zwykle młodzież, dorosłych, ale dzieci. Tak, wyniósł Jacyntę i Franciszka na ołtarze, uczynił błogosławionymi, ogłosił, jak powiedziałem, Rosja w tym czasie żyła, a więc nie mogła być ogłoszona błogosławioną. Mamy relikwie, korzystajmy z tej wielkiej łaski. Przychodzimy do kaplicy Najświętszego Sakramentu, adorujemy Chrystusa na Najświętszym Sakramencie. Obok mamy wielki święty, przeważnie Polaków błogosławionych. Czekamy na beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ale czasem zerknijcie na te małe relikwie, aż są to relikwie błogosławionych dzieci. Módlcie się, zwłaszcza rodzice, babcie, dziadkowie, za wasze dzieci, za wasze wnuki. Bo ci mali święci mają moc upraszania łaski. Może za mało są nawet relikwie, mówiąc takim językiem prostym, wykorzystywane. Dzisiaj, za chwilę, jeśli ktoś chce, pragnie, będzie mógł te relikwie ucałować. I na koniec to, co bardzo ważne, chcemy tu przywołać. Nasi pierwszymi parafianie są na linie z księdzem Dominikiem. Modlą się, aby jeszcze modlić się będą po polsku. Zabrzmi głos, powiem polski, bowiem udała się z naszej parafii, a także w innej parafii, taka pielgrzymka zbiorowa pod przewodnictwem Polonii i pod przewodnictwem, powiedziałem, księdza Dominika. Kiedyśmy się rozstawali, przyrzekliśmy sobie nawzajem modlitwę. Oni modlą się za nas. Aby w tej chwili łączyć się duchowo, pomógłby się za nich, aby umocnili się duchowo i aby z tamtego świętego miejsca przynieśli nam błogosławieństwo tak bardzo potrzebne.